Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w 31. odcinku Jurassic World Evolution. Ja jestem Kocur. Walczymy tutaj z misjami security, żeby zdobyć w końcu lepsze ogrodzenia, żeby móc wrócić na następną wyspę. Troszkę nam się skończył jeden paśnik, więc jak zwykle nasze drużyny jadą wypełniać zadania. I jeszcze tutaj, dobrze, że mi się przypomniało, cały czas przecież trzeba robić research, nie? Niech robią research. Research też się przenosi, więc to co robimy tutaj, wykorzystamy sobie potem przy powrocie na czwartą wyspę. Jak nasze próbki tu wyglądają? Jest trochę miejsca. No właśnie, są cztery miejsca na następne próbki. Można wysłać znowu ekspedycję. Chińczyków już odpuścimy. Posłamy trochę jeszcze tam z powrotem na amerykański kontynent. Ankylosaurus, korytosaurus. Dobra, niech lecą. Znaczy do Kanady. Ich na ekspedycji. Ciekawe, jak na ile im się poprawił. 2,9 aktyw, 3,5 gwiazdki potrzebujemy na lepszy rating. No wiem, że poprawiłby się ten rating, ja bym wypuścił więcej dinozaurów, których nie mamy. Nie wiem, czy ta misja akurat tak bardzo jest nam potrzebna. Nam są potrzebne misje od security. Spróbujemy poprosić o nowy kontrakt. Okej, okay, super. 2400 tych gości powinniśmy w miarę szybko osiągnąć. A, rating nam się podnosi cały czas. Bardzo ładnie. No i tu by trzeba było wysłać ich po T-Rexa. Nie spojrzałem, że wystarczyłoby im ich wysłać po T-Rexa i już by zrobili następny kontrakt. No, te kontrakty nam zaczęły iść teraz zgrabnie, jak ogarnąłem, o co chodzi, im nie chodzi. Także jest ok. Jakie będą te odkrycia? I mamy jeszcze jeden team, więc możemy jeszcze jedno odkrycie sobie zażyczyć. Nasz research team pracuje bardzo ambitnie. Strasznie mnie ta kolejka irytuje mnie tutaj, że ona tak przejeżdża przez wszystkie te. No ale cóż, nie wygląda to zbyt ładnie, ale ta wyspa nie ma być ładna, ta wyspa ma zarabiać. A zarabia 20, ma już 25 milionów, zarabia, słuchajcie, 200 tysięcy na minutę. I może w takim wypadku przydałoby im się, o, jest następny martwy dinozaur, który zmarł teraz. O, T-Rex tam. Regilus nam odszedł znowu od nas. Regilus ma jakieś straszne problemy z przeżywalnością. Nam odchodzi nam od nas bardzo, bardzo szybko. W związku z tym stworzymy sobie. No właśnie, jakieś roślinożerców by się przydało. Ale takich najlepiej, co nie rozrabiają. Ankylosaurusy, proszę bardzo. Some of them have the instinct to kill. Ankylo nie ma żadnego genomu do zmiany. Dobra, zrobimy dwa Ankylo. I jeszcze zrobimy jednego Chunkingozaura. One są widowiskowe bardzo ładnie, bardzo ładne, więc moglibyśmy podnieść ten teren tutaj, słuchajcie, ciekawi mnie, czy można byłoby go podnieść tutaj na tyle, żeby móc postawić tu hotel, jak myślicie, udałoby się wypchnąć tu jeszcze jeden hotel? Nie za bardzo wiem, jak równać ten teren. On jest taki
Niezbyt da się go wyrównać, ale przecież mamy tutaj jeszcze kupę miejsca. Moglibyśmy hotel postawić na przykład może tu? O! No nie, tu nie możemy, bo to jest środek zagrody dla dinozaurów. Jakby nam się udało gdzieś wepchnąć jeszcze ten hotel, to by było super. Może tu? Zobaczmy. Hotel mały nie jest, niestety. Ale można go wepchnąć tu. Aha! Tak, i trzeba wywieźć tego Ragilusa, bo się pochorują inne chłopaki. Jak będziemy mieli hotel następny, to przydałoby się też więcej kebabów, co? Więcej żarcia. Może tu jakiś kebab jeszcze postawimy, o. Gift shop, fast food, bowling alley. Restaurant, arcade. Nie mamy jeszcze chyba bowling, ale i w ogóle. O, bardzo ładnie. Asset in transit. On też prądu ma za mało. Źle postawiłem ten. Mógłby tę stację postawić tutaj. No dobrze, i w ten sposób już zaczęła, powinna nam się liczba widzów zwiększać. Zacząć zwiększać dosyć ostro. Znaczy liczba gości. Zwłaszcza, że wypuszczamy właśnie Ankylosaurusa. Jest chętny na Ankylo? Niech będzie leniwy. Też są fajne. On nie ryczy, patrzcie, on nie ryczy. Jak on wygląda? On bardzo fajnie jest socjalną populacją, nie musi mieć za dużo kolegów. I też nie jest zbytnio wymagający, więc zrobimy to z niego leniwego. Leniwozaurus. Dobra, i przeniesiemy go od razu do chłopaków. Jest jeszcze jeden. Wiecie co? Ja też chcę mieć dinozaura. Fajny taki, więc niech będzie kocurozaurus. I tych dwóch chłopców natychmiast przetransportujemy sobie do innej klatki. Ciach, ciach. Super. Zanim wypuścimy dwóch następnych. Stówka, 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 to jest 300, dobra. Tutaj można w miarę szybko wypełnić ten, jak wystrzelimy ich po T-Rexa, nie? O, właśnie. Szkoda, że tego... Ciekawi mnie, coś chciałbym sprawdzić. Czy tą kolejkę
Nie można podpiąć jej do tej przyjeżdżającej kolejki, a szkoda. To byłoby najwygodniejsze. Dobra. Dobrze, chłopcy już są uśpieni. Sabotaż in progress. Zobaczcie, ktoś nam tu sabotuje ten. Ankylozaurusy wyślemy tam. Sabotaż nam się zrobił. Zarażono nam dinozaura Ragilusa Bracken poisoningiem, czyli jakąś zatruciem pokarmowym. Na szczęście mamy na to lekarstwo. No wiecie co, sabotaż. Sabotaż na Ragilusie, no. Dobrze, mamy sztorm, a mamy jednocześnie głodne dinozaury, więc chłopaki, do roboty. Nie ma, że sztorm, trzeba wypełniać paśniki. Nie będziemy wypuszczać chłopców w trakcie sztormu, bo się zdenerwują. Siedzą sobie tutaj na razie. Nie ma co ich wypuszczać na zewnątrz w trakcie sztormu. O, mamy. Po Giant Herbivore, źle spojrzałem. Pokazało nam się, że potrzebujemy wysłać ich po Giant Herbivore, a ja go, czyli po wielkiego roślinożernego. A ja ich wysłałem po tyranozaurusa, czyli po mięsożernego. A tym prawdopodobnie oni muszą jechać po na przykład brachiozaury albo... O właśnie, tu. I tu. Żeby wypełnić tę misję. Dobra, teraz tak, tak jak tutaj nam podpowiada kolega. I'm doing what I can to help you. Do what you can to help the security division. Dobra, security division dała nam następny na karniwore. Okej, okay, super. Sztorm się skończył bez większych problemów. Wypuśćmy czunkinozaura. Czunkingosaurusa. To jeszcze w ogóle nie mamy. Też jest fajny. Zwłaszcza jak będzie miał inny kolor styka, będzie fajnie wyglądał. I know this one. An herbivore called Chunkingosaurus. Can you guess where it was first found? Don't tell me scientists don't have a sense of humor. Lubi mieć dwóch w grupie, inaczej będzie świrował. Dobrze, więc damy mu dwóch, jeszcze jednego Chunkingosaurusa. A dobra, już mogłem go zmienić na. Mogłem spróbować mu zmienić genom. Przeniesiemy ich z powrotem tutaj. Tu do tych triceratopsów nie powinno być tu większych problemów. Z dwoma triceratopsami. Nefi tu widzicie, jak się ugrzeczniła, jak dostała strzała raz z usypiacza, to już teraz grzecznie tu chodzi, już nie je innych dinozaurów. Jest zadowolona w 100%, gania się z Supreme i go nie zjada, także jest całkiem niezły pomysł. To był całkiem niezły pomysł. No i mamy rating 3 i 4, mamy rating wyspy, także zaraz będziemy mieli ten... To, co chcemy tu mieć. Dobra. Extract DNA.
Sell. Sprzedam te małe jednak. Przynajmniej część, żeby mieć trochę więcej miejsca. I chłopcy muszą jechać jeszcze raz po karniwore fosil, tak? Czyli po, na przykład po tego i tutaj. That's what I like about you. You get results. Już powolutku mamy, prawie mamy to u security. A contract just landed on my desk. You need to take a look. User, a ja nie wiedziałem, że mogę sprzedawać dinozaury. Zobaczcie. Oczywiście, że można by było sprzedać jakiegoś. Oczywiście, że tak. Monitor any transactions the way you would monitor the dinosaurs and we'll be fine. But lose this deal and you're going to have to deal with me. Ważna sprawa. Jak mogę teraz sprzedać tego? To jest, no, powiedzieli, żeby sprzedać, że mogę użyć. Accurate scheduling. To się przyda, na pewno. O, mamy dinos, mamy tego. Mamy T-Rexa, zobaczcie. W końcu mamy T-Rexa. I wasn't sure about this one, but you delivered. Dostaliśmy Toy Shop. Super. So you're getting a reward and everything. Jest nieźle. O, hotel się pali. Nie zauważyłem, że hotel się pali. Naprawcie hotel. Repair crew reporting in. I tą elektrownię, bo tu się zepsuła elektrownia, widzę. On route. Confirming task. Dobrze, teraz jak użyć tego ICU, żeby sprzedać jednego, jeden z dinozaurów? Tu jest napisane, że move, remove or sell. Transport and sell unconscious dinosaurs and remove dead dinosaurs. No dobra. Okej, okay. To kogo chcemy sprzedać? Może tych nowych, nie będziemy sprzedawać starych kolegów. Chcemy sprzedać nowych kolegów. Sell dinozaur, torozaurus. A, czyli teraz muszę zrobić odpowiedniego dinozaura. Torozaurusa. Mamy torozaurusy? Mamy. No dobra. Incubate. I wtedy będziemy mogli go sprzedać. Ankylo, ty tu nie rozrabiaj. Już idziesz do kolegów. Już, spokojnie. Jest was dwóch. Wiem, że nie macie co jeść. I wiem, że się denerwujecie. Znaczy, Anklon natychmiast się wkurzył. Już poszedł rozwalać ten. Dobrze, że zrobiłem to z porządniejszego metalu. Ogonem wali. Rozrabiacz. Jaki rozrabiacz, no? Niegrzeczny Anklon. Żebyśmy wiedzieli, że to ty jesteś taki nerwus. I już chłopcy pójdą od razu naprawiać to twoje zepsute ogrodzenie, rozrabiaku.
sumie to zrobiłem głupotę. Przecież ja nie muszę ich stąd wywozić. On może sam sobie wyjść tędy. No właśnie. Zamiast go przenosić. Tego, co już uśpiłem, muszę przenieść. Damy ich tu. Skoro tak rozrabiają, damy ich tutaj. Dobrze. No to jest całkiem nieźle. Ponaprawiamy tylko te ogrodzenia już po wywiezieniu naszych ankylo do przyjaciół. Okej. No, trzeba ponaprawiać te... Aha, już naprawili ci z wcześniejszego teamu. Dobra, super. No dobra, myślę, że spróbujemy wyhodować tego tezaurusa i go natychmiast sprzedać i zobaczymy, jak to pójdzie. I jak nam się uda sprzedać tezaurusa? No biedny ranki. Te triceratopsy strasznie nam tu umierają. Acknowledging asset collection request. Confirming asset delivery. Dobra. No i mamy. Mamy tezaurusa. Cześć, Toro. Ale nie będziemy cię nazywać, bo nie chcę się z tobą za bardzo związywać, bo ty idziesz na sprzedaż niestety. Stary. Idziesz na sprzedaż. W związku z tym nie chcę się z tobą za bardzo przyzwyczajać. Któraś z elektrowni nam zaczęła trochę szwankować. Dobra. Chłopcy do pracy. Nie chcemy tego, tej misji. Restart elektrowni. No, Toro uśpiony? Uśpiony. Dobrze. Transport, remove or sell. R, sell dinozaur. Za 258. No dobra, okej. Heading to collect the asset. Czyli można nimi handlować. Można nimi handlować. To jest akurat bardzo fajna sprawa. Ciekawe, jaki jest zysk na tym. Nie spojrzałem, ile kosztowało mnie. Przepraszam na emocji. Nie spojrzałem, ile kosztowało mnie wyhodowanie go, ale podejrzewam, że to jest też możliwość zarabiania całkiem rozsądnych. Znaczy organizowanie całkiem rozsądnych przychodów dla parku. Czy to zarabia? To bowling alley? Jak ona zarabia? 360.
6 pin za 10, sprzedawaj za. Congratulations are in order. Mamy Byronixa, jest super. Request a new contract. We don't always get offers like this. Consider it carefully. Okej, okay, mamy małego herbiwora wyhodować. Okej, okay, nie ma problemu. Mu. Ile jeszcze trzeba tutaj zrobić? Ciekawi mnie, żeby móc zrobić w końcu ten research. Bardzo mnie to ciekawi. Buildings. Enclosures. Do czego zmierzamy? Chcemy tutaj otworzyć te Electrified Heavy Steels. Mamy nowe... Pokazuję się, że mamy nowy research, ale jednak nie mamy. Buildings new, ale mamy upgrade'y. Cyk, cyk, cyk. Kinetic Research nam się też otworzył. Trochę lepszy. No i przede wszystkim tu mamy nowe rasy. Byronix. Fallen Kingdom to są dodatkowe z opcji Deluxe i z Fallen Kingdom dodatkowe dinozaury, które można odkryć tutaj. Ja kupiłem wersję Deluxe po to, żeby ewentualnie móc pokazać wam rzeczy, których nie ma w normalnej wersji, więc na pewno się tutaj z tym spotkamy. Mamy hodować małego herbivora, czyli małego mięso roślinożerca. No to wyhodujemy meru po raz kolejny. I myślę, że to będzie dobry moment, żeby zakończyć ten odcinek. Widzimy się w następnym. Dziękuję wszystkim bardzo, bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Hej, hej.